Na pewno nie był nasz dzień. Patrząc po statystyki, po meczu, zrobiliśmy 44 błędy własne. Ponad tym poziomie to nawet nie możemy myśleć o grze. Szkoda, no ale trzeba się wziąć do ciężkiej pracy, bo w sobotę kolejny mecz. Podejmujemy Kraków i trzeba wygrać za 3 punkty. Jasne, że nie wskazywało. W ogóle chcieliśmy ten mecz wygrać i być w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Jednak, tak jak wcześniej wspomniałem, zrobiliśmy tyle błędów własnych, niewymuszonych, więc tak nie można grać. I przez to przegraliśmy. Gratulujemy drużynie z Norwida i życzę im powodzenia. Szczególnie fajnie, bo jakby w ogóle ten słabszy moment nie przyszedł. Niestety przyszedł w Pucharze Polski, a Puchar Polski rządzi się tym, że jak się przegrywa, to już nie gra się dalej. Niestety my odpadliśmy, ale mamy kolejne cele. Chcemy w lidze wygrywać wszystko, co się da i mieć przed playoffami pierwsze miejsce. I to jest nasz cel, bo już Puchar Polski nie dla nas niestety w tym roku.